Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o tym, skąd się biorą wariaci w kościele. Zapraszam. Od razu na samym początku pragnę zauważyć, że gdy mówimy dzisiaj o wariatach, to nie mówimy o żadnych jednostkach chorobowych. Nie mam na myśli osób, które cierpią na jakiekolwiek schorzenia. Cóż więc mam na myśli, gdy mówię dzisiaj o wariatach? Mam na myśli bardzo pierwotne znaczenie tego słowa. Warius znaczy po prostu inny. Ten, który jest w jakiś sposób inny. Można się oczywiście wyróżniać na tysiąc różnych sposobów, natomiast powszechnie dzisiaj to słowo rozumiane jest jednak w ten sposób, że nie jest to ten, którego nazywamy wariatem, nie jest to ktoś, kto wyróżnia się w sposób pozytywny, na zasadzie, że ma jakieś wyjątkowe osiągnięcia w jakiejś dziedzinie na przykład, ma wyjątkową inteligencję. Nie to dokładnie mówimy, gdy mówimy o kimś, że jest on wariatem. Jak wspomniałem, nie biorę teraz pod uwagę znaczenia, powiedzmy, że takiego bardziej medycznego, na zasadzie, że jest to człowiek cierpiący na schorzenia, tylko to znaczenie bardziej potoczne, czyli człowiek, który jest w jakiś sposób inny. Człowiek, który w jakiś sposób negatywnie się wyróżnia. Dlaczego ludzie odbierają człowieka jako kogoś innego, negatywnie się wyróżniającego? Dlatego, że zachowuje się w sposób, który przez większość oceniany jest jako nieadekwatny, jako niewłaściwy. Każdy z nas czasem zachowuje się w sposób, który większość ocenia jako nieadekwatny i niewłaściwy. Natomiast w języku potocznym nazwiemy człowieka wariatem wtedy, gdy zachowuje się dosyć regularnie w ten sposób, gdy bardzo często powtarzają się nieadekwatne zachowania w opinii większości osób. Myślę, że już widzimy, że ci wariaci, o których dzisiaj będę mówił, to nie jest jakaś zamknięta bardzo grupa osób, bardzo wyjątkowe jakieś osoby. Jak wspomniałem, każdy człowiek czasem zachowuje się w sposób nieadekwatny i każdy z nas toczy ten bój o to, żeby zachowywać się właśnie w sposób adekwatny, czyli w praktyce ostatecznie oznacza to zgodny z naszym zdrowym rozsądkiem, a więc zgodny z naszymi cnotami, zgodny z katolicką teologią moralną, można ostatecznie w ten sposób powiedzieć. A więc każdy z nas walczy o to niejako, żeby takim wariatem nie być, to znaczy, żeby zachowywać się adekwatnie. Tutaj, gdy mówię już o adekwatności, mam na myśli tą ostateczną, obiektywną adekwatność, adekwatnie wobec prawa Bożego, bo to jest ostatecznie najważniejsze. Natomiast to oznacza również w większości przypadków adekwatnie do tego, czego oczekują od nas ludzie. No, czasami się może nie pokrywać prawo Boże z oczekiwaniem ludzi jako, powiedzmy, większości. Natomiast gdy mówimy o Kościele, a dzisiaj będziemy właśnie o Kościele mówili, o wiernych, którzy przychodzą do Kościoła, no to tam, powiedzmy, że oczekiwanie większości ludzi będzie wobec innych, będzie w dużej mierze się pokrywające właśnie z prawem Bożym. Skąd się biorą takie nieadekwatne zachowania? W większości przypadków biorą się one po prostu z ran naszej duszy. To znaczy z tego, co zostało po grzechu pierworodnym, z przywar, z przeciwieństwa cnót. A więc człowiek, który opanował cnoty kardynalne w wysokim stopniu, roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie i męstwo, ten człowiek będzie praktycznie zawsze zachowywał się adekwatnie wobec tego, czego ludzie od niego oczekują, a zawsze będzie się zachowywał adekwatnie wobec tego, czego Pan Bóg od niego oczekuje. Jak wspomniałem, czasami może się to nie pokrywać. Czasami ludzie mogą mieć jakieś złe oczekiwania, no i wtedy oczywiście właśnie człowiek, który ma prawdziwie te cnoty, będzie potrafił to odróżnić, będzie potrafił to wyczytać i będzie wiedział, że bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi. A więc nieadekwatnie zachowują się ludzie, albo zachowujemy się po prostu my, wtedy, gdy nie postępujemy zgodnie z tymi cnotami. A więc za każdym razem, gdy przestępujemy przeciwko cnocie, występujemy przeciwko cnocie roztropności, kiedy popełniamy jakiś grzech przeciwko niej, brakuje właśnie takiej adekwatności naszego zachowania. Podobnie jeśli chodzi o cnotę męstwa, sprawiedliwości i umiarkowania.
Czasami nie będzie to przez otoczenie odebrane jako coś niewłaściwego, dlatego że czasami to te oczekiwania nie pokrywają się w 100% z tym, czego Pan Bóg od nas oczekuje. No i jak wspomniałem, oczywiście ważniejsze jest to, czego Pan Bóg od nas oczekuje, ale jednak ma znaczenie również to, czego oczekuje od nas społeczeństwo. Ma to swoje znaczenie. Czasami będzie to miało ogromne znaczenie apologetyczne, to znaczy człowiek, który ma prawdziwe cnoty, człowiek, który zachowuje się faktycznie adekwatnie, gdy ludzie to widzą, to jak mówił ojciec Woroniecki, nie ma nic bardziej przekonującego do wiary niż właśnie świętość, bo w praktyce jest to świętość. Człowiek, który opanował te cnoty kardynalne, jest to człowiek, który jest bardzo blisko Pana Boga i to po prostu widać. A więc ma to ogromne znaczenie również dla takiego społeczeństwa, również wtedy, gdy społeczeństwo oczekuje od nas czegoś innego, a my wiemy, że trzeba zrobić to, co należy i to również potrafi być wtedy docenione przez to społeczeństwo, jeśli właśnie jest to faktycznie właśnie zgodne z tymi cnotami. Wspomniałem już wcześniej, że w przypadku społeczeństwa katolików te oczekiwania społeczne są dosyć daleko zbieżne z oczekiwaniami, które ma wobec nas Pan Bóg z jego prawem moralnym. Dlatego tutaj tak bardzo nacisku na to rozróżnienie w dalszej części materiału już nie będę kładł. Kogo więc nazywam wariatem? Wariatem nazywam człowieka, który regularnie nie zachowuje się adekwatnie. Regularnie zachowuje się w sposób, który jest dla reszty tego społeczeństwa niewłaściwy, jest odbierany jako jakiś właśnie dziwny. Jednocześnie oczywiście jest to faktycznie niezgodne z praktykowaniem cnoty. Mam nadzieję, że jest to już zrozumiałe. Człowiek, który regularnie zachowuje się nieadekwatnie, jednocześnie tego braku adekwacji nie można wytłumaczyć jakimś prawem Bożym, które wymagałoby, żeby tutaj nie pójść za oczekiwaniem ludzi. No, taką sytuacją byłoby na przykład potępianie aborcji. Gdy człowiek katolik jest w sytuacji w otoczeniu niekatolików, którzy uważają, że aborcja jest dobra, on ma ścisły obowiązek zawsze potwierdzić, że aborcja jest niemoralna. Będzie w ten sposób, w jakiś sposób nieadekwatny wobec oczekiwań społecznych tych ludzi, ale oczywiście ma ścisły obowiązek być tutaj nieadekwatny wobec tych oczekiwań. Ma ścisły obowiązek, jeśli taka będzie potrzeba, uchodzić za wariata pośród tych ludzi. Dlaczego? No dlatego, że prawo Boże jest oczywiście ważniejsze. No i tutaj oczywiście nie mówimy o takim przypadku, nie mówimy o stawaniu w obronie prawa Bożego, tylko mówimy faktycznie o człowieku, który zachowuje się niewłaściwie, zachowuje się dziwnie i nie może się tutaj usprawiedliwić prawem Bożym. W przypadku, powiedzmy, takich kościelnych wariatów bardzo często taki człowiek próbuje się usprawiedliwić prawem Bożym. Natomiast tutaj pamiętajmy, że nikt z nas nie jest jako osoba, jako jednostka usprawiedliwiony do tego, żeby po swojemu interpretować Boże objawienie i twierdzić, co trzeba robić, a czego nie trzeba robić. Od tego jest Kościół, jego magisterium, żeby nam wskazywać, jak się w danej sytuacji zachować. Należy oczywiście Kościół w swojej całości, to znaczy w całym swoim magisterium, rozciągniętym w czasie i przestrzeni, a więc to, co Kościół zawsze i wszędzie nauczył, a więc praktyka kościelna, jeśli chodzi o takie już bardziej praktyczne rzeczy. No może w końcu podam jakieś przykłady takich kościelnych wariactw, które są, powiedzmy, że dosyć powszechnie spotykane. Otóż mam na myśli na przykład osoby, które mają tendencję do tego, żeby zawsze i wszędzie, w każdych okolicznościach dosyć ostro zwracać ludziom uwagę na strój. Mam na przykład na myśli takie osoby, które widząc, że ktoś przychodzi do kościoła, nigdy jeszcze nie widziałem tej osoby, być może osoba przychodzi pierwszy raz, niestety wiele takich przypadków już znałem, przychodzi ta osoba pierwszy raz do kościoła, nagle dopada ją jakaś pobożna osoba i ruga ją, że jest ubrana nie tak jak należy i tutaj, i tutaj, i tutaj nawkłada jej do głowy. I oczywiście taka osoba w 90% przypadków już nigdy więcej na tradycyjną mszę nie przyjdzie, jeśli mówimy właśnie o takich okolicznościach. Jest to zachowanie ewidentnie nieadekwatne, zwracanie uwagi na szybko, w emocjach, gwałtownie, tylko dlatego, że właśnie zobaczyłem, że ktoś jest ubrany w sposób nie
adekwatny. Jest to zachowanie ewidentnie nieadekwatne, jest to zachowanie odbierane również przez większość uczestników, większość osób obecnych w kościele jako zachowanie katastrofalne, jako zachowanie bardzo szkodliwe, jako zachowanie niezgodne z cnotą sprawiedliwości, z cnotą roztropności i z cnotą miłości. Natomiast oczywiście właśnie taka osoba będzie się czuła w obowiązku, że ja muszę coś zrobić. Właśnie męstwo musi, wymaga tego, żeby teraz zadziałać. Wszystko powinno być ukierunkowane przez roztropność i również dbałość o odpowiedni strój w świątyni. To jest rzecz ważna, natomiast musi ona odbywać się z dużą dozą roztropności, też pewnej łagodności, to znaczy takiej łagodności, która nie niszczy stanowczości. Natomiast jest to zadanie, które należy przede wszystkim do kapłanów, którzy mają obowiązek, żeby właśnie raczej łagodnie, acz konkretnie wskazywać, co przystoi, a co nie przystoi. Na pewno nie jest to odpowiednie, nie jest to roztropne, aby wierni sami nawzajem, a szczególnie widząc pierwszy raz jakąś osobę w kościele, zwracali w ten sposób uwagę. A więc to jest taki przykład takiegoż właśnie kościelnego wariactwa, o którym dzisiaj będę mówił. Innym przykładem może być na przykład też zjawisko dosyć często się zdarzające. Można powiedzieć, że trochę zjawisko w drugą stronę, bo tutaj mieliśmy wcześniej uwagi, atak ze strony jakiejś osoby przychodzącej do kościoła na inną osobę przychodzącą do kościoła, a teraz niejako w drugą stronę zdarzają się czasami przypadki osób, które przychodzą na kazanie tylko po to, czy słuchają kazania z, wydaje się przynajmniej, najpierwszym celem wynalezieniem czegoś, co tam można, czego tam się można przyczepić. I każde tylko zdanie, które może zostać zinterpretowane nie tak, jak mi się wydaje, że być powinno, to od razu wzbudza ogromne, ogromne poruszenie i od razu taka osoba mówi, pisze do tego księdza i oczekuje, że tutaj a jak to można tak właśnie powiedzieć, przecież to można zrozumieć w ten i w ten sposób, albo to na pewno właśnie już trzeba rozumieć w ten i w ten sposób. Takie nastawienie, znaczy słuchanie kazania z takim nastawieniem, że słucham w poszukiwaniu jakichś, nie wiem, niewłaściwych tez. Takie nastawienie również jest nastawieniem, które można nazwać nastawieniem dziwnym, nieadekwatnym. Jeśli chodzi o taką pracę nad nami, jak działać, co zrobić, żeby nie stawać się tego rodzaju wariatem. Jak wspomniałem, to jest rzecz, która jest gradacyjna, to znaczy, która jest stopniowalna, w której łatwo można z różnych odcieni szarości przechodzić w inne. Jeśli chodzi o taką walkę o normalność, walkę o cnoty, walkę o roztropność, polecam materiał Jak nie być katolickim szurem, jeśli dobrze pamiętam, tak on się nazywał. To jest materiał, w którym w zasadzie właśnie o tym mówiłem. W jaki sposób, na co szczególnie trzeba zwrócić uwagę, żeby nie wypaść z tej równowagi. Opisywałem tam, myślę, że te najczęstsze problemy, które powodują, że człowiek zachowuje się w sposób, który jest odbierany jako wariacki i słusznie jest odbierany jako wariacki i co zrobić, żeby z takimi postawami walczyć, a więc zachęcam do zapoznania się z tamtym materiałem. Ja dzisiaj chciałbym szczególnie zwrócić uwagę na pytanie, skąd takie osoby się biorą? Bo ktoś, kto przychodzi, powiedzmy, przychodzi pierwszy raz na mszę świętą trydencką i nagle pierwszy raz na niej będąc, właśnie zostaje zrugany za to, że przyszedł w nieodpowiednim stroju, w bardzo mocnych słowach zostaje zrugany. No taki ktoś, myślę, że może sobie zadać pytanie, ale co to w ogóle są za ludzie? I to pytanie będzie w jakiś sposób usprawiedliwione, no bo nikt normalny w ten sposób się nie zachowuje. No właśnie. No i teraz może pojawić się pytanie, no to jak to jest? Skąd tamci ludzie się biorą? Czy to znaczy, że ta wiara albo msza trydencka właśnie takich ludzi kształtuje? Czy to znaczy, że ci księża kładą tym ludziom do głowy, że mają od razu rzucać się na każdego, kto tylko wydaje się, że jakichś norm nie spełnia? Otóż oczywiście nie. I o tym chciałbym dzisiaj kilka słów powiedzieć. O tym, skąd moim zdaniem biorą się takie osoby, które określiłbym właśnie mianem wariata w tym znaczeniu, o którym przed chwilą powiedziałem. A więc skąd biorą się kościelni wariaci?
Jak wspomniałem, niech nikt tutaj nie boi się używać wobec siebie tego określenia. I moim zdaniem też byłem kilka razy takim wariatem. Nie nazwałbym siebie tak na stałe, dlatego że jak wspomniałem, uważam, że należy w ten sposób mówić o osobach, które regularnie w ten sposób postępują. Natomiast jestem sobie w stanie przypomnieć kilka moich zachowań, które uważam, że były ewidentnie nieadekwatne, raczej innej natury, wynikające gdzieś tam z gniewu, albo z wielkiego pośpiechu, albo z pewnej niefrasobliwości. Tak? Jak najbardziej jestem sobie w stanie i moje takie zachowania sobie przypomnieć, kiedy i ja powiedziałbym o sobie, że zachowałem się tam jak wariat, zachowałem się nieadekwatnie wobec tego, czego ludzie ode mnie oczekiwali i czego słusznie ode mnie oczekiwali, nieadekwatnie również wobec cnót, wobec tego, czego Pan Bóg od nas oczekiwał. No teraz, skąd się biorą osoby, które regularnie zachowują się w ten sposób nieadekwatnie? Dlaczego są tak wyraźnie widoczne w środowiskach kościelnych? Dlaczego człowiek, który przychodzi na mszę świętą trydencką, bardzo szybko będzie skonfrontowany również z takimi osobami? Nie chciałbym tutaj stwarzać wrażenia, że jest tych osób jakoś bardzo dużo. Natomiast myślę, że z prostych, zrozumiałych racji takie osoby są dosyć szybko zauważalne i każdy, kto przychodzi na mszę świętą trydencką, prędzej czy później na pewno się z takimi osobami zetknie. No i skąd te osoby się biorą? Jak to się dzieje, że są one widoczne w takich środowiskach? Otóż pamiętajmy o tym, że naturalnym jest, że człowiek, który w jakiś sposób cierpi, szuka pocieszenia w religii. Jest to jedna z możliwych opcji, to znaczy jest to zasadniczo dobra opcja, w sensie takim jest to naturalne, że człowiek, który albo został skrzywdzony, albo sam czuje się właśnie grzesznikiem, czuje się w jakiś sposób niegodny, jest to w miarę naturalne, że taki człowiek szuka odpowiedzi, pomocy na tym poziomie religijnym. Zasadniczo nie ma w tym nic złego. Czasami te problemy mogą być trochę na innym poziomie, mogą to być problemy bardziej emocjonalne. Nie zmienia to faktu, że zasadniczo Kościół, wiara, to jest dobry adres do zapukania wtedy, gdy człowiek z jakiegoś powodu właśnie czuje się źle, gdy człowiek czuje się poraniony, albo gdy ktoś go skrzywdził, albo gdy sam czuje się grzeszny, słaby, niewystarczająco dobry. No myślę, że już rozumiemy, że osoby, które nazwałem wcześniej wariatami, czyli osoby, które regularnie zachowują się nieadekwatnie, to będą bardzo często osoby, które w jakiś sposób zostały skrzywdzone. To będą bardzo często osoby, które czują się wewnętrznie bardzo niepewne, które z jakiegoś powodu czują się źle, to znaczy czują się, no powiedzmy, czy niedowartościowane, czy w jakikolwiek inny sposób. To będą bardzo często takie osoby, bo osoba, która czy to została skrzywdzona, czy właśnie czuje się taka bardzo grzeszna, niepewna siebie, takie osoby bardzo często później reagują bardzo mocno na cudze błędy. To jest zjawisko takie w duszpasterstwie znane, można powiedzieć, od zawsze. Tak? To jest w katolickiej teologii moralnej, w katolickim duszpasterstwie. Jest to rzecz zupełnie powszechnie znana, że tak się dzieje, że osoba, która sama w jakiś sposób jest poraniona na poziomie, powiedzmy, duszy, czy to została bardzo skrzywdzona, czy po prostu czuje się sama wobec siebie bardzo źle. Taka osoba bardzo często właśnie zachowuje się nieadekwatnie, bardzo emocjonalnie reaguje na cudze błędy. A więc myślę, że jest już jasne, że często takie osoby będą szukały pewnej ucieczki, pewnej pomocy w kościele. Dwa, bardzo często takie osoby szukają pewnej osobistej relacji, pewnej osobistej pomocy. Takie osoby, ze względu na to, że czują się skrzywdzone, mają zwiększoną potrzebę, powiedzmy, że takiej osobistej pomocy. Dlatego często takie osoby będą się lepiej czuły w małych wspólnotach. Dlatego często taka osoba w wielkiej parafii na 5 tysięcy osób, ale to w sumie nie jest aż taka wielka parafia, no ale powiedzmy w jakiejś wielkiej parafii z tłumem osób, często taka osoba, powiedzmy, nie czuje się wystarczająco dostrzeżona. Dlatego często taka osoba będzie raczej miała tendencję do tego, żeby szukać jakichś małych grup. I tutaj powiedzmy, że każda mała grupa może stać się obiektem zainteresowania takiej osoby, zarówno tradycyjna, jak i nietradycyjna.
I myślę, że jakby ilość takich osób, takich powiedzmy osób poranionych, które przychodzą do wszystkich małych grup religijnych, jest dosyć podobna. To znaczy, uważam, że z jednej strony kwestie właśnie religijności tych grup, z drugiej strony ten punkt niewielkości takiej grupy, uważam, że ze względu na te dwa właśnie punkty stosunkowo dużo jest takich osób, które często zachowują się nieadekwatnie albo regularnie zachowują się nieadekwatnie właśnie na mszach świętych trydenckich. I żeby było jasne, taka osoba może przyjść nawet z zupełnie wystarczającymi racjonalnymi przekonaniami, że faktycznie tutaj jest prawda, tak? Jednocześnie ułatwia jej przyjście właśnie do tej grupy to, że szuka jakiejś takiej małej religijnej grupy wewnętrznej, gdzieś tam w swoim sercu, w swojej emocjonalności, szuka właśnie takiej małej religijnej grupy, gdzie zostanie w jakiś sposób dostrzeżona, gdzie będzie łatwiej można uzyskać, powiedzmy, że taką bardziej osobistą pomoc. Przeważnie takie osoby, które zachowują się w ten sposób, zachowują się tak w dobrej wierze. Jest to oczywiście nieadekwatne, niewłaściwe, natomiast przeważnie ich intencje są dobre. I oczywiście my, kapłani z naszej strony, staramy się takie osoby powoli, spokojnie naprowadzać na właściwe tory, bo chodzi tutaj po prostu o praktykowanie cnót. I przeważnie powolna praca duszpasterska przynosi tutaj pewne owoce. Oczywiście zachowania ściśle patologiczne muszą być napiętnowane i zdarzają się takie sytuacje, powiedzmy ściśle już patologiczne, i wtedy też kapłani reagują ostrzej, jeśli jest taka potrzeba. Natomiast nie należy się przerażać takimi zachowaniami. Gdy doświadczamy jakichś niewłaściwych zachowań ze strony osób, które przychodzą na mszę świętą, zachowajmy spokój, pomódlmy się w intencji tej osoby, pomódlmy się i w naszej intencji, żeby dobrze tą sytuację wykorzystać, żeby dobrze tą sytuację poprowadzić. I dotyczy to również jakby tej drugiej strony, to znaczy jeśli mamy wrażenie, że a coś tam dzieje się niedobrze, tutaj właśnie ktoś jest niewłaściwie ubrany, albo tutaj, albo coś, to też pamiętajmy, żeby zachować spokój, pomodlić się w intencji tej osoby. Jeśli uważamy, że jakaś rzecz powinna zostać napiętnowana przez kapłana, no to właśnie porozmawiajmy o tym z kapłanem. Powiedzmy, że uważamy, że należy zwrócić na to i na to uwagę, i to jest już odpowiedzialność kapłanów, aby to duszpastersko odpowiednio poprowadzić. Pamiętajmy o tym zawsze, że gdy spotykamy się wszyscy na mszy świętej, to spotykamy się tam jako to jedno chrystusowe ciało. Każdy z nas ma swoje przywary, swoje wady, każdy z nas walczy ze swoimi grzechami i jesteśmy tam po to, żeby wzajemnie się wspierać. A więc módlmy się za siebie wzajemnie, zachowujmy ten spokój. Pamiętajmy, że gwałtownymi, nerwowymi działaniami w którąkolwiek stronę nic dobrego tutaj na pewno nie zrobimy. Trwajmy na modlitwie przede wszystkim, trwajmy w tej prawdziwej miłości bliźniego. Jeśli uważamy, że na coś należy zwrócić uwagę, to rozmawiajmy o tym z księdzem. To jest przede wszystkim odpowiedzialność duszpasterska księdza. Pamiętajmy, że każdy z nas czasem zachowuje się właśnie jak taki wariat, zachowuje się zupełnie nieadekwatnie. Polecam jeszcze raz materiał Jak nie być katolickim szulem, który traktuje właśnie o tej naszej osobistej walce, o roztropność, o normalność, o prawdziwe cnoty, a więc ostatecznie również o świętość. A więc trwajmy w spokoju i na modlitwie wzajemnie, za siebie, pomimo tego, że być może widzimy dobrze wzajemnie nasze wady, być może lepiej widzimy te wady sąsiada niż nasze własne. Trwajmy na modlitwie za siebie wzajemnie i jeden drugiego brzemiona noście. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.